Witam Was bardzo serdecznie w 13 odcinku z serii ciekawostki o reprezentacji Polski w piłce nożnej. W tym odcinku porozmawiamy sobie o Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Igrzyskach Olimpijskich. Zapraszam do oglądania. Igrzyska Olimpijskie. Przez wiele lat w piłkarskich turniejach olimpijskich mogli brać udział wyłącznie zawodnicy amatorscy, nieprofesjonalni. W praktyce jednak niektóre kraje wystawiały swoje najsilniejsze zespoły, inne zaś były reprezentowane przez drużyny znacząco słabsze od potencjalnie najmocniejszej ekipy. Było to związane ze znacznie się od siebie różniącymi przepisami regulującymi kwestię amatorstwa w różnych państwach. FIFA pozostawiła kwestię uznawania piłkarza za amatora federacjom członkowskim, a także z często fikcyjnym amatorstwem. Piłkarze amatorzy otrzymywali nieoficjalne wynagrodzenie za grę. W latach 20. XX wieku piłkarskie turnieje olimpijskie miały rangę nieoficjalnych mistrzostw świata. Po odzyskaniu przez Polskę państwowości jej reprezentacja miała zadebiutować w Igrzyskach Olimpijskich w 1920 roku, jednak z powodu wojny z bolszewikami na miesiąc przed olimpiadą PKOi zrezygnował ze startu. Po raz pierwszy Polacy wystąpili na Igrzyskach w 1924 roku, odpadając w pierwszej rundzie. Cztery lata później, z powodu niskiego poziomu drużyny narodowej i rozbudowanego kalendarza rozgrywek ligowych, nie wystawiono reprezentacji do Igrzysk w Amsterdamie. Powrót nastąpił w 1936. Prowadzeni przez Józefa Kałużę, Polacy w Berlinie zajęli czwartą pozycję, przegrywając półfinał oraz mecz o trzecie miejsce różnicą jednej bramki. W pierwszych po II wojnie światowej Igrzyskach polska reprezentacja po rezygnacji PZPN nie wzięła udziału. Przyznano wówczas Vancouver drużynie amerykańskiej, z którą Polacy mieli zagrać w pierwszej rundzie. Kolejny start olimpijski nastąpił w 1952. Polacy odpadli w 1/8 rozgrywek. 4 lata później po raz pierwszy przeprowadzono eliminację do turnieju olimpijskiego, ze których Polska była zwolniona, ale z wyjazdu do Melbourne i tak zrezygnowała, prawdopodobnie z powodów politycznych bądź finansowych. W 1960 roku po przejściu eliminacji Polacy zagrali w turnieju we Włoszech, jednak nie wyszli w nim z grupy. W fazie kwalifikacyjnej do kolejnej olimpiady w Tokio polska drużyna okazała się słabsza od Italii. Włosi zostali jednak zdyskwalifikowani za grę w 2 meczu profesjonalnych piłkarzy i MKOi przyznał awans Polsce. Piłkarski Związek w Warszawie odrzucił jednak możliwość uczestnictwa w Igrzyskach. Do Igrzysk w Meksyku Polacy również się nie dostali. No, niestety.
Sukcesem zakończyły się dwa kolejne starty. W Monachium drużyna trenera Kazimierza Górskiego zdobyła złoty, a cztery lata później w Montrealu srebrny medal. Do drugiego z tych turniejów jako obrońca tytułu Polska nie musiała się kwalifikować. Do 1976 roku włącznie PZPN wystawiał zarówno w turniejach finałowych, jak i w eliminacjach reprezentacji Polski A. Rywale Polaków niejednokrotnie przeciwstawiali się jej drużynę kategorii amatorskiej. Z tego powodu niektóre mecze w tych rozgrywkach między zespołami różnych kategorii uznane są za nieoficjalne. W latach 1980-1988 w eliminacjach olimpijskich brała udział polska reprezentacja olimpijska o innym składzie osobowym od pierwszej drużyny. Wprowadzono bowiem nowe przepisy, które zabraniały uczestnictwo w rozgrywkach olimpijskich piłkarzom, którzy zagrali choć jeden mecz w eliminacjach lub finałach Mistrzostw Świata. Prowadzona również przez innego selekcjonera, Polska odpadła w eliminacjach do trzech kolejnych igrzysk 1984 i 1988. Od 1992 kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich są kontynentalne mistrzostwa drużyn do lat 21. Podczas turnieju finałowego wiek zawodników w dniu rozpoczęcia igrzysk nie może przekroczyć 23 lata. Od 1996 w kadrze może znaleźć się dodatkowo trzech starszych graczy. Reprezentacje olimpijskie nazywane są obecnie teraz reprezentacjami U23. Polska drużyna po raz ostatni wzięła udział w igrzyskach w 1992 roku i w turnieju w Barcelonie. Zdobyła srebrny medal, trenerem był Janusz Wójcik. Do 7 kolejnych edycji igrzysk Polakom poprzez Mistrzostwa Europy U21 nie udało się awansować. No niestety. Więc to byłoby na tyle w tym odcinku ze ciekawostek. Trzymajcie się do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.